Jezus na tym miejscu. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus na tym miejscu. Ja mówię, że w tym miejscu spotyka się niebo z ziemią. Ja mówię, że w tym miejscu spotyka się niebo z ziemią. Ja wzywam Twojego imienia. Jezus, Ty jesteś Królem. Jezus, Ty jesteś Panem. Ja modlę się o to, ażeby w tym miejscu Ewangelia docierała do tych, którzy mają otwarte serca. Ja modlę się o to, ażeby w tym miejscu Ewangelia docierała do tych, którzy Ciebie szukają. Ja modlę się o synów pokoju. Ja modlę się o synów pokoju. O tych, którzy mają otwarte serca. O tych, którzy Ciebie szukają. Niech do nich dociera prawda. Niech do nich dociera Ewangelia. Niech w tym miejscu niebo spotyka się z ziemią. Niech manifestuje się Królestwo. Do tych, którzy Ciebie szukają. Do tych, którzy pragną poznać prawdę. Do tych, którzy chcą naprawdę się dowiedzieć, jaki Ty jesteś, Jezus. Tylko Ty jesteś Królem i Panem. Jest powiedziane, że na Twoje imię wszystko zgina kolano na niebie i na ziemi. Niech dociera to słowo do tych, którzy są gotowi, którzy są otwarci, do tych, którzy szukają życia. Ty jesteś dawcą życia. Ty, Jezus, jesteś dawcą życia. Niech oni poznają prawdę o Tobie i o Twoim krzyżu, o tym, co się wykonało w imieniu Jezusa. Niech to dociera. Niech słowo życia idzie do tych, którzy Go szukają, którzy Go pragną. Ja w imieniu Jezusa łamię teraz wszelkie przeszkody na tym miejscu, którzy stoją na tym, ażeby ludzie słyszeli prawdę, ażeby do ich serc docierała prawda. Duchu Święty, przekonuj ich o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Niech prawda dociera do ludzi. Niech dociera prawda. Niech dociera słowo z nieba. Niech dociera prawda Ewangelii. Ja się modlę o znaki i cuda. O znaki i cuda na tym miejscu. Niech manifestują się uzdrowienia. Niech manifestują się uzdrowienia. Ja mówię, że każda choroba jest przybita do krzyża. Każda choroba, każde zniewolenie. Niech ludzie widzą, że to się wykonało. Znaki i cuda na tym miejscu. Niech ślepi odzyskują wzrok. Niech głusi słyszą. Niech kromi chodzą. Niech słowo życia dociera do życia ludzi. W imieniu Jezusa. Ja modlę się o to, ażeby ludzie wybierali życie, ażeby odróżniali pomiędzy przekleństwem a błogosławieństwem. Niech widzą, że kładzione jest życie i że jest różnica pomiędzy śmiercią a życiem, że to słowo jest dla nich życiem. W imieniu Jezusa ja związuję wszelkie duchy religijne na tym miejscu. Wszystko, co stoi na przeszkodzie temu, ażeby ludzie słyszeli prawdę przez moc imienia Jezus. Ja modlę się o nowe narodzenia. Niech ludzie znają prawdę. Niech się rodzą na nowo. Niech będą Twoimi dziećmi. Niech przyjmują Twój krzyż, manifestację krzyża do swojego życia. Niech ich życie wstaje z martwych w imieniu Jezusa, tak jak Ty pokazałeś przykład. Choć to, co Wy słyszycie teraz, wzbudza uśmiech na Waszych twarzach, to jest modlitwa. To jest modlitwa, która łamie jarzmo, nie to, czego się gdzieś nauczyliście. Nazywam się Julita Korgol. Jestem osobą, która realnie chodzi z Bogiem, realnie chodzi z Jezusem. To jest mój Bóg, mój Zbawiciel i mój Pan. Każdego dnia realnie z Nim chodzę. Każdego dnia realnie z Nim żyję. Każdego dnia doświadczam znaków i cudów. To jest żywy Bóg. I to, co Wam opowiadam, to nie jest jakaś bajka, ani jakaś religijna historia. Kiedyś tak jak wy, każdego dnia biegłam, myśląc tylko o tym, jaką przyjemność tego dnia sprawić dla siebie. To ja byłam w centrum i to moje ego było w centrum. Moje pragnienia, moje smutki, moje troski były najważniejsze. Nie znałam w ogóle Boga, w ogóle mnie nie interesował. Interesowało mnie ja i moja kariera. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Skończyłam najlepszy wydział prawa w tym kraju. Skończyłam Uniwersytet Warszawski. Zrobiłam studia podyplomowe. Zaczęłam pracować i dużo zarabiać. Wyszłam za mąż. Tutaj jest mój mąż. Urodziłam dwoje dzieci. Mam piękny dom. Mieliśmy bardzo dużo pieniędzy. Mąż był partnerem w jednej z największych kancelarii prawniczych w tym mieście. Myśleliśmy, że dzięki temu będziemy szczęśliwi, że to jest to wszystko, czego pragniemy. Ale im więcej mieliśmy,
Im więcej ciągnęliśmy garściami z tego, co daje świat, tym bardziej wiedzieliśmy, tym bardziej ja wiedziałam, że wewnątrz mnie jest pustka i nic, co mi daje świat, tej pustki nie zaspokoi. Wiedziałam, że musi być coś więcej, musi być prawda, której ja nie znam. Musi być coś więcej niż tylko pieniądze, kariera i każdy dzień taki sam, niż każdego dnia troska albo w piąteczek jakaś przyjemność. Że zagraniczne wakacje czy kolejne zakupy to nie jest to. Wewnątrz siebie wiedziałam, że mam pustkę i że nic, co mogę kupić, nic, co mogę mieć o własnych siłach, tej pustki nie zaspokaja. Tak jak do was teraz, do mnie dotarły słowa życia o Jezusie i wzbudziły szyderczy uśmiech na mojej twarzy. Mówię, co mi może powiedzieć ktoś o jakimś Bogu, którego utożsamiałam z Wigilią albo z Wielkanocą? Przecież ja wiem, o co chodzi. Tyle mogę kupić, mogę mieć, może być więcej. Co mi może Bóg, o którym nigdy nie rozmawiałam? I tematu też nie dotykałam. Ten temat nie istniał w moim życiu. Bogiem byłam ja, moja rodzina, moje potrzeby. Ale dotarło do mnie słowo życia. I zaczęło te słowo plądrować mój umysł. Mówię, jak to jest, jeżeli to jest prawda, że oni mówią, że ty jesteś żywy, a ja ciebie nie znam, to znaczy, że coś mnie omija. To znaczy, że jakaś prawda mnie omija. Oni mówią, że położone jest przede mną życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo i ja moją decyzją wybieram. I Bóg powiedział, wybierz życie, jeśli chcesz żyć. A ja mu odpowiedziałam, ja cię nie znam i nawet nie jestem pewna, czy ty jesteś prawdą i czy jesteś żywy. Ale zawołałam do niego, chcę cię poznać z głębi mojego serca. Chcę cię poznać, jeżeli to jest o tobie prawda, że jesteś żywy, że umarłeś za mnie na krzyżu, że wziąłeś tam każdą moją chorobę i każdy mój grzech, żebym ja mogła żyć, że każde błogosławieństwo twoje jest dla mnie, to ja chcę cię poznać. Ja chcę cię poznać i doświadczyć. I poznałam realnie Boga. Narodziłam się z Bożego Ducha, tak jak jest powiedziane w Słowie Bożym, że ci, którzy w sercu swoim uwierzyli i ustami swoimi wyznali, że Jezus Chrystus jest Panem, że umarł za nasze grzechy, że Bóg wzbudził Go z martwych, że z martwych stał Pan, z martwych stał Jezus, to ci są dziećmi Bożymi. I ja tak zrobiłam. Ja uwierzyłam i powiedziałam do Niego, nie znam Cię, ale chcę Cię znać. Potrzebuję Cię do mojego życia. Potrzebuję Ciebie, bo nie znam Ciebie. Pociągnij mnie do Ciebie. Daj mi się poznać. Poznałam Jezusa. Miałam guza w piersi. Dla jednych wyrok. Ja zostałam uzdrowiona. Bo na krzyżu wykonało się moje uzdrowienie. Jeżeli chorujesz na jakąkolwiek chorobę, przyjdź, położę na ciebie ręce, będziesz zdrowy, nie musisz tak żyć. Ja zostałam uzdrowiona. Ewangelia jest ta sama teraz, tak jak i wtedy, gdy chodził Jezus. Te same uzdrowienia się manifestują, te same znaki i cuda. Położyłam ręce na kobietę, która miała guza na kości. Cofnął się guz. Położyłam ręce na kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Urodziła drugie dziecko. To jest ta Ewangelia. Ludzie są uwalniani z depresji i z nałogów. Nie musicie tak żyć. Nie macie inaczej niż ja miałam kiedyś. Bo większość ludzi chodzi w tych samych problemach, w tych samych zniewoleniach. Nie macie inaczej. Ja wiem, co mówię. Ja wybrałam Jezusa, to zmieniło całe moje życie. Całe moje życie. Ja o sobie mogę powiedzieć, że jestem wolna, że mam odwagę świadczyć o Jezusie i o tym, co On mi zrobił tutaj przed wami. Naprawdę trzeba być wolnym człowiekiem, żeby swoim imieniem i nazwiskiem świadczyć o tym, jak wielki jest Jezus, jak wielki jest Bóg i jak wielkie rzeczy czyni w moim życiu. Jak wielkie rzeczy czyni w moim życiu. Zostałam też uzdrowiona z zapalenia tarczycy, z Hashimoto. Ponoć to jest
najczęstsza choroba w tej chwili tutaj na ziemi. Ta choroba jest niczym w obliczu krzyża, bo Jezus na krzyż wziął każdą chorobę. Każdą chorobę. Nie musicie chorować, nie musicie być zniewoleni, nie musicie być nieszczęśliwi. Kładę ręce na ludzi, którzy mają depresję. Odchodzi choroba. Odchodzi choroba. To jest dla was, kochani. Boże, to jest dar. Nie można zasłużyć na niebo. Tak samo ja nie musiałam na to zasłużyć. Przyjęłam. Przyjęłam Jezusa ofiarę. Jest powiedziane, że na niebo nie można zasłużyć naszymi uczynkami. Idziemy tam przez wiarę w Jezusa. Jest to Boży dla nas dar. Żeby nikt się nie trudził. Do nieba możesz pójść tylko przez to, że uwierzysz w Jezusa i oddasz Mu swoje życie. Nie możesz na nie zasłużyć. Jeżeli ktoś Ci powiedział, że jest inaczej, to Cię okłamał. Pismo mówi wyraźnie, z łaski, nie z uczynków. Boży to dar, żeby nikt się nie trudził i nie zasługiwał, bo nie może nic od siebie zrobić. Kochani, niedługo będziecie świętowali Wielkanoc. W ogóle zastanawialiście się, kim dla was jest Jezus? Co dla was zrobił, że zmartwychwstał? Że jest żywym Bogiem? Bogiem, który jest Bogiem mocy? Zastanówcie się nad tym. To nie jest jakieś święto. Żaden religijny obrządek nie prowadzi nas do Boga. To jest Bóg relacji, to jest dobry tata. Nigdy nie zsyła na nikogo chorób ani nieszczęść. Tak jak jest Bóg, tak jak jest Jezus, tak samo jest diabeł. Wszelka choroba pochodzi od niego. Ja wam głoszę zmartwychwstałego Boga, Boga mocy, tego, który z mocą działa w moim życiu. Tego, z którym ja chodzę każdego dnia. Tego, który jest realny w moim życiu każdego dnia. To nie jest jakiś krzyżyk, obrazek, czy jakiś krzyżyk, który wisi na ścianie, macie go na szyi. To nie jest Bóg. On nie chce takich rzeczy. On chce z wami relacji, sercem do serca, tak żebyście słyszeli Jego głos i czuli Jego obecność. Żebyście czuli Jego ochronę nad swoim życiem. Żebyście Jego uznali za swojego Pana i Zbawiciela. Takiego Boga wam głoszę. Tego, który jest miłością. Bóg z miłości do ludzi na krzyż oddał Jezusa. Nie ma większej ofiary. To, co wy musicie zrobić, to przyjąć i uwierzyć. A wtedy staniecie się dziećmi Bożymi. Gdy w sercu swoim uwierzycie i ustami wyznacie, że Jezus jest Panem. Takiego Boga wam głoszę. Tego, który jest Panem mojego życia. Tego, który jest moim Zbawicielem. To Królestwo jest tak samo dla was. Teraz się do was przybliża. Teraz wybieracie. Musicie zdecydować, którego Pana wybieracie. Nie ma próżni. Możecie chodzić za rękę albo z Bogiem, albo z diabłem. Nie ma inaczej. I choć może to wzbudzać uśmiech na waszej twarzy, choć może się wydawać jak bajka czy historia, to świadectwo mojego życia, to czego ja doświadczam, potwierdza to, że to co ja mówię jest prawdą. Jeżeli wy zawołacie do Boga, że chcecie Go poznać, jeżeli zawołacie do Jezusa, On da się wam poznać. Bo powiedziane jest, że każdy, kto szuka, ten znajdzie. Każdy, kto szuka Jezusa, ten Go znajdzie. Tak samo szukałam ja i tak samo Go znalazłam. To jest tak samo dostępne dla was. Ale musicie do Niego zawołać. Teraz się zastanówcie, kim dla was jest Jezus. Co dla was znaczy Jego krzyż, Jego pusty grób i Jego zmartwychwstanie. Kim dla was jest Jezus? Zastanówcie się nad tym. Musicie tutaj na ziemi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Tutaj na ziemi. Nie ma później. Nie ma czyśćca. Nie ma uczynków. Tu na ziemi podejmujemy decyzję. Ja podjęłam decyzję. Jesteś moim Zbawicielem, Jezus i Panem. Wy też tak możecie zdecydować. A wtedy wszelkie błogosławieństwa. Wtedy Królestwo będzie waszym udziałem i będziecie mieli jak w niebie, tak na ziemi. To jest dla was możliwe. Ja tak żyję.
Możecie sprawdzić. Poszukać mnie w internecie. Nazywam się Julita Korgol. Tam jest więcej świadectwa z mojego życia. Ja chcę tego samego dla was, żebyście żyli. Wybierzcie prze to życie, jeżeli chcecie żyć. Wybierzcie błogosławieństwo, a wyjdziecie spod przekleństwa. Trzeba zdecydować o życiu z Jezusem, jeżeli chce się żyć. Uznać Go za Zbawiciela i Pana. A Królestwo, tak jak jest moim udziałem, będzie i waszym. A błogosławieństwo krzyża, tak jak jest moim udziałem, stanie się i waszym. Podejmijcie mądrą decyzję. Dziś zadajcie sobie to pytanie. Kim dla was jest Jezus? Co dla was znaczy Jego krzyż, Jego pusty grób, Jego zmartwychwstanie? I czy chcecie być dziećmi Bożymi? I pamiętajcie, że jest to Boży dla was dar, jeżeli przyjmiecie. Amen.